Nigdzie w Polsce nie ma takiego biegu. A ty biegniesz? Nie wiem. Czemu? Mówię, nie wiem. Dlaczego? Będzie ile? Miesiąc smakiem, 5 tygodni po. No dobrze, no ale no to przecież będziesz pewnie zmasakrowana. No fizycznie na pewno tak, ale psychicznie no to wiesz. No osiągnięcie czegoś takiego, no to. Ej, no chłopaki, wiecie co? Zrealizować na kredycie gotówkowego i tutaj luka no dosyć poważna nam się wygenerowała. Odnosząc się do tego, jest delikatny spadek, 3,89 jest po, nazwijmy to, wpadka przy pracy. Do jutra ja mam zaproponować też w kontekście poszczególnych oddziałów no właśnie taką analizę, taką diagnozę, co się dzieje. Natomiast w tych oddziałach, gdzie celu nie ma, no spodziewajcie się na pewno wizytacji, tak? Bo szef nadał temu najwyższy priorytet, tym bardziej, że no, te wyniki nie są najlepsze. System Mariusz przede mnie, także teraz nie? Ma stresa, dobrze, powinien mieć. Jesteś czołówką pewnie nawet w banku, czy w biznesowość. Natomiast no, te niedomagania w innych produktach, wiesz, one biją mi strasznie po oczach. I wiesz co, nie chciałbym, Mariusz, żeby ta twoja ciężka praca, gdzie powinieneś mieć ordery przypięte i nie została zapomniana, bo nie wiem, czy dzisiaj czytałeś maila od szefa. No już taka wymowa jest, zresztą tam też bije w ciebie. No to jest dla mnie też trochę trudne, ale powiem ci. Wiesz, jak sobie... można powiedzieć, że ja chcę mieć wszystko. Dawaj Nera! Dawaj! Dajesz! Jeszcze! Jest! Zdobyłeś. Okej. Kawał dobry, solidny, nikomu nie potrzebny robot. No powiem panu tak, na pewno jest to do jakiegoś tam nawet dłuższego leczenia niż te 3 miesiące. Jest już głęboki ubytek chrząstki do tkanki podchrzęstnej, do gołej kości praktycznie, to samo na rzepce i wtedy już pojawia się ból nawet spoczynkowy. 4. stopnia panu nie pokazuje, żeby pana nie straszyć. To jest taki proces, który obejmuje i chrząstkę, i te przyczepy. Zużycie tej chrząstki będzie bardzo duże. I to jest bardzo szybka droga do większej destrukcji tego kolana. Nie wytrzyma to kolano większej ilości, jak jakieś tam no 10, może 20 km. Natomiast na pewno nie 100. Rozumiem. No. Rozumiem. Dobrze.
serdecznie na biegu Siedmiu Szczytów. Szczególnie gorąco witam tych, którzy za kilka minut wyruszą na morderczą trasę. W tym roku w biegu bierze udział 220 biegaczy. Życzę naprawdę wytrwałości i pokonania trasy i własnych słabości. Bieg odbędzie się na trasie 240 km. Na pokonanie trasy nasi uczestnicy będą mieli 52 godziny. Przypominam, że trasa podzielona jest na odcinki. Każdy odcinek musicie Państwo pokonać w wyznaczonym limicie czasu albo odpadniecie z rywalizacji. Na trasie znajduje się 15 punktów kontroli. Czeka na Was pomoc medyczna, transport dla tych, którzy zrezygnują lub z powodów zdrowotnych zostaną wykluczeni z tego biegu. Uczulam Państwa, że poza tymi punktami jesteście zdani na siebie. Wszelka pomoc na trasie jest zabroniona. Zgodnie z prognozą najbliższe dwa dni będą upalne. Temperatura może sięgać 37 stopni, no ale mam nadzieję, że jesteście przygotowani na wszelkie warunki pogodowe. W górach może silnie wiać, a temperatura w nocy może spaść nawet do 0 stopni. Proszę Państwa, gorąco apelujemy, aby wszystkie poważne kontuzje zgłaszali Państwo organizatorom. Życzymy, aby jak największa ilość z Państwa bezpiecznie ukończyła bieg. Powodzenia i do zobaczenia za dwa dni. Proszę Państwa, 3 minuty do startu. To jest 19,5, 20 godzin. Rozpiska taka, Piotrowuś, wiesz? 20 godzin. W górę 15 km, 3 godziny, jak nic. Ale to co, nogi będą zmęczone już po takim maratonie. A gdzie dalej? A co dalej? Na 200 km przecież to samochodem długo jedziesz, a gdzie dopiero przebiec? Nie wiem. Przez samochodem jedziesz 200 km, 4 godziny licząc, tak spokojnie i człowiek jest zmęczony, tak? A gdzie przebiec w górach? No jak? Gdyby doby, kurczę, no bez panią, dobra, no jeszcze na takim wysiłku? No nie wiem, no wiesz, no to jest też adrenalina, tak trochę. No tak, ale ja doby nie śpię, jestem zmęczony. No jak z nóżkami jest? A zwierzęta? Nie, no nie wiem. No jak będzie oberwanie chmury, na przykład? No to już nie wiem. No jak będzie gorąco, to też nie jest dobrze. Trzeba będzie się dobrze tam nawadniać, bo tak to... Można odpłynąć. Jak odpłynąć?
Nie wiem, no, z jakiegoś udaru dostać czy coś. Taka gorączka to potrafi. No, 30 km przebiegliście. Wodę, tak jakbyś mi przepukał. No jak? Jest tego skręciłam przynoga w tą stronę i wyszło mi tak jakoś do kości. To mnie nigdy nie bolało. Nigdy. A tak, no ale teraz by skręciła, tak? Mm-hmm. Ale to nie, to nie zna. Tu? No, to nie tak mocno. Tu, tego, tak? No, to nie tak mocno. No już, dobra. Teraz mam 3-2, tak? Do następnego. Dobra, wypalamy stąd. Nie, no spokojnie. Tak, no ale to teraz będzie. Podejście na śnieżnik jest, tak, także. Dobra, to no, pa. Woda, jest do nich woda? Full, bo teraz będzie dopiero Długopole, tak? Tak, 17 teraz. I przepraszam. Dobra. Dajecie radę? Zajebiście. Dajemy. Się tak uśmiałem teraz. O Boże, w końcu cię mogę zobaczyć i ciebie. To było na tyle. Było tak miło. To będę leciał. Jak tam trasa? Super, świetnie znakowana. Właśnie już słyszeliśmy, że to było. 17 km. No, plus. Bo nie będzie wymagający kawałek. Raczej taki, wiesz, tam przepak. No to przepak pierwszy. Będzie fajnie, teraz będzie dobrze. Nie ustalaliśmy czasu, ale jest dobrze. O której ruszamy? 4 minuty? Rozkaz. Dobrze, fajnie, Rachał. Fajnie, że się podzieliłeś swoimi wynikami. No, muszę powiedzieć, że ta mapa jest, tej kompetencji jest mi bardzo bliska, bo osobiście mam bardzo podobne chyba wyniki. Coś, co jest bardzo wyróżniające, to myślenie analityczne. Wyróżniające myślenie strategiczne, czyli takie długoterminowe, no, słaby obszar wywierania wpływu. Rafał, jednym z takich sposobów zarządzania swoimi celami, co jest dla ciebie ważne, jest takie tak zwane koło życia. Wymieniasz tutaj obszary swojego życia, które są dla ciebie ważne. No i to są takie rzeczy typu, nie wiem, samorozwój, inwestycje, sukcesy, zdrowie, hobby. I ja bym tutaj napisał dzisiaj bieganie. I chyba nie ma dnia w tygodniu, kiedy nie myślę o tych elementach wszystkich. Nie ma dnia. Jak nie masz celów swoich, to pracujesz na cele dla kogoś. Dzisiaj odkryłem, że mógłbym wstawać o świcie, czyli o wschodzie słońca. Dzisiaj na przykład słońce wstało o 4:13, nie wiem czy wiesz. Jeżeli dużo śpimy, to mamy małą szansę na realizację celów. Gdzie? Jest dobra ekipa. Dobra. No to Wojtek, dawaj. Pewnie jak zobaczymy kogoś na finiszu, no, to przeatakujemy. Teraz za to duży dystans, żeby o tym myśleć. Teraz trzeba to podzielić na etapy, każdy etap wygrać z sobą. Nie no, mam już tylko jakieś 180 km.
Michał. 64. Tu mamy wszystko, tu czeka na ciebie. Michałku, tu mamy. Siadaj sobie wygodnie. Dajcie mi coli, dajcie mi kotleta. Wszystko masz gotowe. Miód. A w drugą butelkę bym prosił wodę z Supradynu. Przynoszę. Znaczy, lej pełny bidon, na Supradynu połowę. A, Supradynu połowę. Walnij. Bidony zapakowane. BCA? Magia. Jasne. Wypieprzyłem się z tym kolanem, nic nie dobrze. Przeciwbólowy potrzebujesz? Jeden? Jeden. Do ręki. Do saszetki wrzucić ci przeciwbólowy? Nie. Brutus? Czekaj, spokojnie, najpierw ten. Poczekaj, niech zmieni buty. Dobra. Powiedz, jak to wygląda? Czy ja Flegmusa widziałem przed chwilą wypadającego stąd, czy kogoś innego? Słuchaj, jesteś trzeci na 240 w tym momencie. Piąty w ogóle. I do dybka masz pół godziny. Dobra, jak was nie lubię. Chodźcie. Chodź za mnie. Idziemy. Chodź. Chodźcie tutaj. Gdzieś źle skręciłem, ale jesteśmy kwita, bo wróciłem. No to chciałem tam gdzieś skręcić. A tam wiesz co? Ja cię widziałem tu na górce jakieś 200 metrów stan, tylko potem nie wiem. Proszę. Do pierogów śmietana? Nie, dziękuję. Co to jest kawa? Ile był dybek przede mną? 1001 numer. 1001, on był o 3:02. Dajcie mi herbaty i uzupełnić płynę. Coś mi się nie podoba. Trzecia dwa. Mało możliwe, żeby na tym odcinku pół godziny. Można skracać. Coś to śmierdzi. Jak tam Agata? Ciężko? Muszę tu zostać.
Muszę tu zostać. Tak? Jak nie zostanę, to i tak jest na trasie. A co? Może zejdę. Bo w ogóle? No. Nic nie tego? Nie, nawet się odjeżdżam. Marnę sobie pokazać, żeby się zastanowić. Masakra. Ale te... A o co chodzi? O telepaniem, że co? Cię telepało? No. Myślałam, że po prostu zajdę. Czekaj, to się połóż, masz. Tu jest ten całe siedzenie. Nie wiem. Co się da matać? I teraz tak, nie wiem, gdzie masz telefon. Marek? Tak. Powiedz, że stałam tutaj, ale no. Nie mówię o tym, że mi tam coś było. Po prostu byłam zmęczona, zostałam tu. Halo? Nie, no ja tutaj jestem na punkcie. Słuchaj, Agata już tutaj przybiegła z 50 minut temu. Dobra, czyli co, będziesz tam czekał? Dobra. Dobra. Widzimy się w barze. No mam nadzieję, że razie. Tu w prawo. Jak tam? No dobrze. No co? Dobrze, no. A już minęło. No już jest dobrze. Dzięki, że jest. Dobra, a wiesz co, ja ten będę w tym wątku, tak? No tak. A przyjdź z dziećmi? No tak, no najlepiej. Dobra. Nie wiem, o której będę, nie mam pojęcia. Ja wiem, co się stało? Cały czas mi plecak uderza. Przepocona i... jest ten. O, w tłumnie boli, w tym miejscu najbardziej. To miejsce boli? To torebka. Dobra. Naprawdę nie zależy mi. Zależy mi tylko ewentualnie dojść. Nie umrzeć. Ale miałam taki kryzys. Trzeba pieprznąć w łeb, żeby się otrząsnąć. Siedzieć w domu z rodziną. Albo chodzić po górę. Jaka masakra. Cześć. Hej. Bałaś coś? Bardzo ciężko. Bałaś? 10 minut. Wodę? Proszę. Wzmacnij się, regeneruj się.
Spokojnie, Agata, bo druga nas pokaże dopiero. Wszystko, nie? Na dwa żyje. Ja nie wiem, co dalej. Wszyscy wam nie wierzą, że to ukończę, Boże. Mogłam nikomu nie mówić. To było łatwiej. Zapraszam. Jego cheeseburgera. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Dziękuję. 10,95. Świetnie ci idzie. No, rewelacyjnie. Taki stres, że ja nie mogę się wstydzić. Ale dlaczego? Bo się wstydzę ludzi i wiesz, nie skupiam się na tym, co oni mówią do mnie, tylko na tym, co mnie myślą albo sądzą. No, tam na kuchni mogę stać. Już niedaleko, co? Do mety. Kole wlewać? Ty? Kole wlewać? Teraz będzie w dół? Tak. Przez lasek będzie chłodniej. O kurczę, 12 km. Drinka mam teraz. Ale już z górki. Powodzenia. Dzięki. Tam, tak? Tak, tam. I tam. Powinienem iść na tą górkę tylko. No tak, tylko. To już jest cholera. No nie, nie. Ile temu był 1001? 1001 był o 6:21. Tu trochę temu. Jakieś 2 godziny niecałe. Zawsze można go dogonić. To 12 bardzo słowo. 200 km. Przez ostatnie minuty ponaglałem sam siebie. Szybciej, bo zaraz się zacznie. Szybciej, bo zaraz się zacznie. I zaczęło się. W odwiedziny wpadł z dawna oczekiwany gość, kryzys. Tego, co się dzieje przez kolejnych kilkanaście minut, nie bardzo pamiętam. Czuję tylko żar w płucach, widzę przed oczami czerwone łupniki i nienawidzę tych dzielnych chłopaków przede mną, nienawidzę budowniczego trasy, najbardziej nienawidzę siebie, bo chcę być pierwszy. Każde inne miejsce to porażka. Często się nie udaje, nawet częściej niż rzadziej, ale nastawienie do startu pozostaje niezmienne od lat. Nasuwa się proste pytanie, po co?
Jeszcze raz. Ładne. Dobra. Dziękujemy. To zależy, jak sobie człowiek ustawia priorytety. To znaczy, no, jak się poświęca tyle czasu na treningi, to trudno zarobić na piękny dom i piękny samochód. Natomiast da się przeżyć. A co z życiem rodzinnym w takim razie? Jak to się no to różnie. To znaczy, życie rodzinne potrafi się rozpaść. Aha. Pojawiają się nowe związki, no tak jak u każdego, to są takie, takie historie, historie z życia, z seriali operowych, no po prostu życie, no. Ale no tak, faktem jest, że jeden związek małżeński się rozleciał przez właśnie chyba tryb życia. A przed Państwem kolejny znakomity gość, Adrian Pionek, Polska. Okej, no to siadaj. Ta noga mnie strasznie. Kolano rozwala? Na poprzednim punkcie, jak się widzieliśmy. Na poprzednim było też cienko, ale jak odchodziłeś, to już było super. Słuchaj, 130 km. No to jesteśmy w połowie, nawet nie. Dobra, Michał. Chcesz BCA? Za chwilę. Jasne. Koli? Kiedy był dybek? Dybek był 2,5 godziny temu niecałe. Kurwa! Darłem w trupa, a on mi ciągle odchodzi. A czy ten mój trup to jest trup? Prowadzący ma kryzys. Biegnie jeszcze, ale umiera. Tuż za mną jest masa ludzi. Tak? Z Agatą na czele. Bateria w MP3 wymieniona, mapa zmieniona. Nalałem izotonik roboty własnej. Czyli miód z cytryną. Dobra, nalej do drugiego. Różowego? Za chwilę. Dobrze, za chwilę, bo ja mam naprawdę z tą nogą problem. O, chyba ten zielony dach wygląda na pijalnię wody. Oby. Po prostu odcina mnie. 11.04. Jest 1.46. Ile mamy? 150. Przyszło sporo ludzi teraz. Trójka, czwórka. Nie wiem, skąd masz ten humor. Nie, nie, jakoś. Mam fajny krem. Mogę co mieć. Krem? Nie, no, co? Dobra, idę już się. Masz tam. Co to jest? Krem do nóg. Do nóg? Kończonek. Ale co się robi? Smaruje? A na skórce też mam krem. Masz.
dobrze trafiłem. Później podziękujesz. Wojtek, gotowy jesteś, tak? Poczekaj chwilę, bo ja jeszcze nie. Mentalnie najgorzej. Czekaj, bo się nie mogę skupić. Trzeba odpisać. Ona. Zdołowana. Teraz wiesz, myślę, po pierwsze, czy napiszę coś. Po drugie, tej całej historii. A co napiszę, na co? Znaczy w sensie, co no mojego SMS-a. No właśnie, a co tam? Wiesz, wyznanie. No ewidentnie ty dojrzałeś, nie? Do tego związku. Teraz jeszcze pytanie, wiesz, na jakim etapie jest, wiesz? Jej historia. Jej historia, dokładnie. Ja w życiu nie miałem takiej determinacji, w życiu. W życiu. Determinacja była. Miałem taką we wszystkim, stary. Bałbym się siebie. Ty już się siebie boję, prawda? Już się siebie boję. Ja już nie muszę podejmować decyzji. Ja już ją podjąłem. Decyzja należy do niej. A ja z moim optymizmem wrodzonym po prostu nie wyobrażam sobie innego scenariusza. A później wszystko będzie jak w bajce. Hej. No, cześć. Cześć. I co? Wychodzisz aktualnie? Może coś zjemy? Wiesz co, ja nie będę miała nic zjechać. Może jutro. No dobrze. Jak u ciebie dzisiaj? To zdenerwowałam się na ciebie. Skrajne emocje. Na mnie? No, na ciebie. Raz euforia, raz wściekłość. Okej. No dobrze. Dobrze. Nie na telefon. No dobra, no to... Czekajcie. Musimy się rozgrzać. Nie wyjść z tego ponurego lasu. Jest tak widno, że możemy sobie otworzyć oczy w końcu. O nie. Na razie. Chłopaki, ja chyba przyspieszę. Dobra, dzięki. Leś, trzymaj się. Tomek, jest, no hej. Idziemy? Poczekaj, tylko żel zjem, bo mnie odcina, kurde. Już ich złapała. Proszę? Mówię, że już ich dogoniła. No, mam. Dobrze, mam moc. Niech biegnie. Widziałeś, że dla nich każda przerwa to był niepotrzebny postęp. Przestrzeni ma być, jest dużo słońca podobno. Okay. Kolega mój poszedł, nie? Wiesz co, a jak wyglądał? Taki biały bluzy. To mam wrażenie, że my tylko tu we dwóch zostali.
Cześć Ramka, hej. Bo gadałem z Agą, z Kibińską i później Gaduś a propos szefa, wiem, że tam się pytał o mnie, o mój kalendarz chyba i ty to brzmi w pracy przekazałaś, coś wiesz więcej? Czy po prostu tylko tyle, że o mnie pytał? Bo nie wiem, czy się za bardzo nie przejąłem tą informacją. No cześć. Cześć Agnieszka, cześć. Wiesz co, ja jadę teraz do dwójki. Dzwoni do mnie Agnieszka Skibińska, że ten nowy szef o mnie pyta. Wymieniliście już spotkanie, czy będziecie dopiero miały? Jak to jest? Myślę, już miałam spotkanie, już miałam. Dobra, też zadzwonisz do Romki i zapytać, czy w jakim kontekście o mnie pytał. Dzień dobry, Romana Rakowska. Proszę o pozostawienie wiadomości. No. Byłaś w kościele dzisiaj? Nie. Nie byłaś? Bo jak byłam chora, mówię ci rano, to źle się czuję. Tak? Słaba jestem. Kręgosłup mnie boli. Może za dużo? No, słaba. No. W ogóle spadłam znowu. Spadłaś? Sama w domu siedzieć to nie jest takie łatwe. Nie widzę się poddawać, żeby coś udowodnić mogę, żeby cię przekonać, że w innych trudnych momentach w życiu dam sobie radę i wytrwam. Będę dzielny w zależności od sytuacji. Kartuję się na coś, co może nadejść. Zamiast bieg to uprawdopodobnić, to jakby zrobiłem krok wstecz. Nie chciałem tego, bardzo tego nie chciałem. Nie, bo ja też też myślałam dużo o tym wszystkim, co się dzieje. Co? No ja, znaczy, jak to nie, to ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Czy ja jestem gdzieś takim kolejnym, jakimś punktem do wypełnienia, rozumiesz? Bo ja nie rozumiem tych wszystkich po prostu twoich planów, jeżeli że tego jest strasznie dużo po prostu. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś dla mnie miejsce. Może powinieneś po prostu się określić, czego ty chcesz i jak ma to wszystko wyglądać. A czego ty byś chciał? Układa się wszystko, zobaczysz. Mm.
Ważna jest dla mnie praca. Wiesz przecież, wszystkie moje pasje, ambicje. Ale też chcę mieć z tą rodzinę, być szczęśliwym. Chcę być szczęśliwy po prostu. Patrzę, co mi daje szczęście, to wydaje mi się, że wiem, co robię, ale z drugiej strony nie umiem sobie z tym poradzić. Nie wiem, czasem się wydaje, że trzeba coś jakoś tak wybrać. No, że to nie jest dla mnie proste. Chcę, jak chcę wszystko. Trochę się kręcimy w kółko. Nie wiem, słuchaj, ja muszę pomyśleć, dobra? Boję się. Ja też się boję, ale ja nie mogę po prostu teraz inaczej. Musisz też to jakby zrozumieć. Muszę mieć oficjalnie, biegniesz czy wycofasz? No nie, no, no sensownie jest już przy tym tak, czasie to. Dobra, dziękuję. Czyli oficjalnie tak. 11.46. Dziękuję. No, halo. No. Tak. Właśnie nie wiem, czy nie... No, zobaczę. Jeżeli będzie klasyfikacja, to chyba odejdę. No. Nie, bo później... No, nie mogę w ogóle schodzić. Chore głowy to mnie tak napierdzielają, że... Nie jestem w stanie. No, nie powinno się usprawiedliwić. Kaszan. Droga przystańka.
Dobra, kocie, po prostu tak jakbyś pompkę zrobiła. I zaraz się obrudujcie. No. Nie mogę się dotknąć. Wiesz co, nie... Która bardziej? Najbardziej tu, ta góra. Słuchaj, chcesz jakiś katonach przeciwbólową? W 10-stopniowej skali od 0 do 10 to na ile cię boli? Ale tak szczerze. Na 9 na pewno. No szkoda, szkoda, słuchaj, przez jeden bieg sobie potem spieprzyć pół sezonu. My to widzimy jednak 7 do 3 na zostanie w bazie. Tutaj już. Chyba jedna z najtrudniejszych umiejętności wiedzieć, że no, czasami trzeba się wycofać na 10 km przed końcem i wtedy jest jeszcze gorzej. Pozycję zachodzisz, Agata, nie? Tak, dobrze. Jak teraz? Tak, widzisz, już się rozkręcasz pomalutku. Garda wyżej, żeby ci nie złapał na lewy prosty jakiś. Tak, dobrze. I dalej. 5, 6. Dawaj, 7! Dawaj. Tak. 8. Dobrze, 9. 9. Może ostatnie zostało. 10. Okej. Wolna na chwilę jesteś. Lepiej. Piszczel? Czy wyczułem piszczele, co? Tak, no. Bardzo często wspominam o tej walce, wielu osobom opowiadam, na przykład jak nieraz gdzieś tam prowadzę jakieś szkolenia, ktoś tu przychodzi, gdzieś tam rozmawiamy na temat tej twojej walki, wiesz, z złamaną ręką, mówię, bardzo, bardzo wspominam tą złamaną rękę, nie? W pierwszej rundzie już mnie bolała ręka, bolała, ale nie wiedziałam, że złamana. W narożniku gdzieś tam cię pytałem o tą rękę i no nic innego nie usłyszałem, jak że jest wszystko ok, wszystko dobrze i tak dalej, nic się nie dzieje, nie? To złamanie otwarte, nie? Z przemieszczeniem. Nie no, cieszę się, że nie zeszłam. Nie skończyłaś, tak? Tak, że powiedziałam, że nie mogę i już tam, żeby zejść z streamu. Myślę, że to była największa porażka. Jak nogi? Moje? Rewelacja. No. Rewelacja? Miałem jakiś taki, wiesz, stan zapalny nerwu i mi mięśnie spinał i w ogóle nie mogłem oddychać. Aha, no to ja mam tutaj takie, wiesz, takie... Przepona. No, tu mi tak siada, wiesz, że normalnie czuję taki skór. Chodziło o alkohol rodziców. Z tego wychodziło to wszystko. Brak pieniędzy, nie wiem. W podstawówce pracowałam po szkole. I zaczęłam tam, puszczałam pracę na rzecz treningów. Jeździłam na treningi, no i w którymś tam momencie ojczym się dowiedział, że nie poszłam do pracy. No i skończyło się awanturą.
nie będę mówiła jeszcze o tym. I wszystko tak naprawdę. I liceum po zawodówce, zdanie matury, pójście na studia, których nie ukończyłam. Wszystko się z tym wiązało, że miałam wpajane, że że jestem nikim i no i to jakoś tak w tym kierunku wszystko szło, żeby pokazać, że nie jestem nikim. Ja już kiedyś mówiłem, Szymek, ja się urodziłem albo 100-200 lat za wcześnie, albo co najmniej 200 lat za późno. W tej chwili to jest tak, że to jest taki świat, do którego ja nie pasuję, świat sklepikarzy. I tylko jak jesteś dobrym sklepikarzem, to jesteś kimś w tym świecie. Skończył się czas zdobywców, podróżników, odkrywców. A mi tego strasznie brakuje, a więc chcę zrobić coś nowego, coś następnego. Biegało się po kilkadziesiąt kilometrów, potem 100, potem przyszły biegi ultra na 250, przyjdzie czas na kilka tysięcy. Wzdłuż Yukonu, razem z Jackiem Londonem, Jamesem Fenimorem Cooperem czy Corwoodem. Tak jak mi czytał ojciec, jak byłem. Będzie zejście z trasy. Albo będę w ten sposób, jaki zeszedł na limit. 52 godziny. Żeby przyjść jako ostatni. Ścinawca decyzja zapadnie. Niestety puściło. Czworogłowe puściły, bo
powiedz mi, życie jest rzeczywiście takie istotne, takie ważne? My jesteśmy nauczeni, że każde życie samo w sobie jest wartością. Tak nam wmawiają media, tak nam wmawia się w tym naszym kręgu kulturowym, a mi się wydaje, że nie, że jeżeli mnie szlak trafi, to nadal będzie 7 miliardów, bo 7 miliardów minus 1 to jest 7 miliardów. I że za 15 minut nikt o tym nie będzie pamiętał. Tak naprawdę moje życie będzie warte tyle, ile ja w tym życiu zrobię. A nie będzie warte tylko dlatego, że ja jestem. Czy możesz mi zagwarantować, że ja w przyszłym roku będę jeszcze? W ogóle. Jak sam to widzisz? Mam ten luksus, że niczego nie widzę. Mam ciemno przed oczami, więc się nie muszę martwić. Jak mam otwarte, jest tak samo. No, długo będzie przełykana gorycz. Trudno bywa i tak. 170 zrobiłeś. Są chłopaki i są mięczaki. Nie mam już siły, cierpliwości. Tak mi zaczęło motać serce, że tak się przyznasz, że czułam, jak mi ścisnęło klatę i po prostu nie mogłam oddychać nawet. No wisiałam na tych kijach tyle razy. Się zwala i po prostu już się nie podniosę nigdy. Żeby tylko dotrzeć do punktu. Ale po prostu... Boże, jakbym dzisiaj tego nie opuścił. W życiu za cholerę. W życiu to już nieprzyjemne.
czasem. Już nie dojdziesz nikogo, kto jest 7 szczytów, w krótkim odcinku już nie daje. To już tylko dla siebie biegniesz. Nowe nogi poproszę. Brawa!